Dzień dobry Państwu. Po długiej nieobecności wracamy do audycji W Cztery Oczy. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Anna Zdancewicz, specjalista psychoterapii uzależnień. Dzień dobry. Pani Anno, chciałabym porozmawiać dzisiaj z panią na temat czegoś takiego specyficznego, o którym takiego zjawiska, o którym wiele osób właściwie chyba nawet nie wie, że coś takiego jest. Myślę o współuzależnieniu. Co to jest współuzależnienie? Czy ono dotyka, kogo ono dotyka? Gdybym miała się posługiwać definicją, to współuzależnienie jest taką utrwaloną formą uczestniczenia w długotrwałej, trudnej, często niszczącej sytuacji życiowej związanej z uzależnionym partnerem. I przy czym tutaj nie ma znaczenia, od czego ta osoba jest uzależniona, bo dotyczyć to będzie uzależniona od alkoholu, narkotyków, hazardu, czy każdego innego uzależnienia. Też warto zwrócić uwagę na to, że nie każda osoba, która żyje z osobą uzależnioną, jest w nim w związku, będzie nazywana współuzależnioną, bo musi spełnić pewne kryteria, o których pewnie będzie jeszcze tutaj mowa. No, na pewno tak. Powiedziała pani, użyła pani słowa partner. Czy to znaczy, że współuzależnienie dotyczy tylko osób dorosłych? Biorąc pod uwagę tę definicję, o której powiedziałam i która jest mi tak najbliższa, to zdecydowanie dotyczy to osób dorosłych, osób, które świadomie, dobrowolnie weszły w związek z inną osobą i ten związek z tą osobą współtworzą. I tak teoretycznie także, czy też obiektywnie, mogą z tego związku wyjść. Natomiast jeśli mówimy na przykład o dzieciach, no dzieci zastają tą sytuację, dzieci w niej są, nie mają na nią wpływu, nie mogą nic z nią zrobić, co nie znaczy, że uzależnienie i współuzależnienie drugiego rodzica nie wpływa na ich funkcjonowanie. Jak się rodzi współuzależnienie? Myślę, że najprościej byłoby powiedzieć, że stopniowo wraz z rozwojem uzależnienia partnera. Ale zacznę może od tego, że takie zupełnie to jest naturalne, że kiedy widzę, że bliska mi osoba, mój partner, ktoś, kogo kocham, zaczyna niszczyć sam siebie jakimś swoim zachowaniem, no chociażby piciem, będę o nim pewnie najwięcej mówiła, bo najbliższe to jest mojej pracy. I widzę, że niszczy to tą osobę, widzę, że dzieje się z nią źle, to takim naturalnym ludzkim odruchem jest chęć powstrzymania. Czy to najpierw jakimiś uwagami, prośbą, tłumaczeniem, czy też, że tak powiem, no nie wiem, nawet posuwając się do kłamstw i manipulacji, byle tylko tą osobę zatrzymać, czy czasem realnie, tak fizycznie biorę za rękę i odciągam chociażby od miejsca, gdzie piję alkohol. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę uzależnienie, to tego rodzaju działania, zachowania współpartnera no nie przynoszą żadnego rezultatu albo taki krótkotrwały. W związku z tym, jeśli coś nie działa, to powinniśmy odpuścić. Tak? No, nie działa, nie ma sensu tego powtarzać. Natomiast osoby współuzależnione no, powtarzają te same zachowania, te same sposoby wpłynięcia na partnera. Dlaczego? No, przede wszystkim rodzi się w nich takie przekonanie, że może następnym razem to zadziała, to raz, ale dwa, i to chyba ważne, a może najważniejsze, pojawia się to przekonanie, że może jeszcze za mało coś robię, może powinnam zrobić coś więcej, żeby go zatrzymać. No i tak krok za krokiem podąża osoba współuzależniona za swoim partnerem i on więcej pije, ona coraz więcej nowych sposobów szuka lub powtarza te same, byle tylko na tą sytuację wpłynąć. Największym pragnieniem osoby współuzależnionej jest to, żeby partner przestał pić, grać, ćpać, cokolwiek robić, co jest niepożądane. I jakby spowodowanie tego to jest główny motor działania trzeźwego, zdrowego partnera. Czy możliwe jest, że jeżeli nasz partner zaawansowany w nałogu przestanie pić, to współuzależnienie z dnia na dzień przestanie istnieć? No nie przestanie istnieć. Znaczy, jeśli ktoś odstawia, tak uzależniona osoba odstawia alkohol, to nie oznacza, że ta współuzależniona przestaje podejmować różne działania, których już się wyuczyła, bo też tutaj, kiedy mówiłam o samym współuzależnieniu, to nie, właściwie warto też powiedzieć, że to, co się z tą współuzależnioną osobą dzieje w trakcie rozwoju uzależnienia partnera, to, że ona podejmując te różne działania związane z zatrzymaniem go, no,
nadkontrolnie działa, nadopiekuńczo, nadodpowiedzialnie, bierze na siebie więc dużo, dużo zachowań, znaczy bierze na siebie coś, co do niej nie należy tak naprawdę. Zresztą ten przedrostek nad jest tutaj dosyć znaczący, nadmiar, przesada. I to dzieje się w taki sposób, że no, zaczyna się od myśli takich, krążenia wokół tego, czy ten partner, nie wiem, wróci trzeźwy, czy wróci pijany, czy napije się, czy się nie napije, a co ja zrobię, kiedy on wróci pod wpływem alkoholu, a co ja zrobię, jak zacznie się awanturować, więc krąży tymi myślami wokół tego. Więc myślę sobie, że nawet wtedy, kiedy odstawi ten alkohol, ten partner uzależniony, to jednak nie przestaje osoba współuzależniona sięgać po te same sposoby reagowania w takiej dobrej wierze, w jej rozumieniu też. Czy można to zrozumieć w taki sposób, że chociażby jednym z objawów współuzależnienia jest układanie sobie takiego pewnego rodzaju scenariusza na najbliższe godziny? No, chyba można tak powiedzieć. Takie trzy główne elementy składają się na współuzależnienie. Wspomniana przeze mnie nadkontrola, nadodpowiedzialność, nadopiekuńczość. Jak to się przejawia? Jeśli chodzi o nadkontrolę chociażby, będą to takie próby wpłynięcia tak na picie partnera. Czyli wymyślanie powodów, dla których on ma zostać w domu, byle nie poszedł gdzieś. Odciąganie od kolegów, od znajomych. Będą to sytuacje, w których będzie partner osoby uzależnionej szukał alkoholu, gdzie on go schował, a chowa go dlatego, że wie, że no nie wolno mu, czy też partner jest niezadowolony z tego powodu. Czy będzie też wylewać mu ten alkohol. Czy na przykład na imprezach, na których razem gdzieś się pojawią, odpowiadać za niego na pytanie, czy się napije. Tak? Czyli on się nie zdąży jeszcze wypowiedzieć, a partner osoby uzależnionej, ten współuzależniony mówi, nie, on dzisiaj nie pije. Jeśli chodzi o nadkontrolne takie z kolei, czyli przejmowanie odpowiedzialności za to, co dzieje się z tą osobą pijącą, to będzie na przykład, no nie wiem, usprawiedliwianie jego nieobecności w pracy w taki sposób, że no załóżmy, żona dzwoni, tak, do pracodawcy, mówi, no niestety mój mąż przyjść nie może, bo jest chory. Gdy tymczasem on jest skacowany, nie jest w stanie funkcjonować tego dnia, no bo przez jakiś okres czasu pił. Czyli posuwa się do kłamstwa, byle usprawiedliwić tę nieobecność swojego partnera. To będą też takie sytuacje, w których będzie spłacać jakieś zadłużenia, czy też zobowiązania finansowe uzależnionego partnera, czy to mandaty, czy to pobyt w izbie wytrzeźwień, czy to chociażby jakieś długi, które robi na rzecz, no jeśli jest hazardzistą, tak, które z powodu tego hazardu się pojawiły. Będzie brać na przykład też za niego, znaczy brać dodatkową pracę, tak, bo partner pracę stracił, bądź są problemy finansowe z racji uzależnienia. Będzie przejmować za niego obowiązki, które wynikają z jego obowiązków domowych, no bo jeśli on jest tak nieustannie pijany, czy też ma trudności z utrzymaniem abstynencji, no to wypada z tych ról takich jako rodzic, partner, a w związku z tym ta partnerka czy partner osoby uzależnionej próbuje jakoś tutaj uzupełnić tę lukę. Czasem w tę lukę wchodzą też dzieci, to też warto podkreślić. Jeśli chodzi natomiast o takie nadopiekuńcze zachowania, to będą to te sytuacje, w których za wszelką cenę osoba współuzależniona stara się, żeby zadbać o to, żeby on na przykład wrócił do domu, tak? Chodzi, szuka go, sprawdza, gdzie on jest, zabiera z różnych miejsc, w których on przesiadywał i jest pod wpływem na przykład jakichś substancji, czasem angażując również w to dzieci. Przy czym no, ważną tutaj informacją jest to, że wszystkie te rzeczy, które robi ta osoba współuzależniona, wynikające z tej nadkontroli, nadodpowiedzialności, nadopiekuńczości, one bardzo mocno tą osobę obciążają. Powodują, że ona coraz gorzej funkcjonuje sama. Wpływa więc to jej, tak jak już na jej samopoczucie, tak? Na to, jak też zachowuje się w stosunku do innych. Ale jest drugi aspekt jeszcze tego. Właściwie wzmacnia uzależnienie swojego uzależnionego partnera. Bo jeżeli traktuje dorosłą osobę, a partner jest tą osobą dorosłą, jak małe dziecko, przy której trzeba chodzić, które trzeba pilnować, żeby jej się nie stała krzywda, i jeszcze odpowiada za to, co on robi sama, no to w żaden sposób nie pomaga to rozwiązać problemu uzależnienia. W żaden sposób. Wręcz powiedziałabym, pogłębia tą sytuację. A czy separacja, czy jakikolwiek inny sposób uwolnienia się od uzależnionego partnera
powoduje, że sposób myślenia i postrzegania świata i rozumienia tego świata uwspółzależnionego się zmienia, czy nie? Znaczy powiem może tak, że separacja, rozwód, odejście nie uwalnia utrwalonych już zachowań, że jeżeli nawet rozstanie się osoba współuzależniona ze swoim uzależnionym partnerem, to już wyuczyła się często latami tej nadkontroli, nadodpowiedzialności, nadopiekuńczości. Może być tak, że na przykład zaczyna zachowywać się tak w stosunku do swoich dorosłych dzieci, zaczyna się tak samo zachowywać do swojego nowego, być może partnera i nie robi tego w złej wierze, tylko właśnie już tyle lat funkcjonowała w taki sposób, że nie zauważa, że to jej tak naprawdę szkodzi, szkodzi tym nowym relacjom czy relacjom z dziećmi. Problemem zdaje się też jest to, że ona po drodze krzywdzi swoje najbliższe otoczenie. Jeśli krzywdzi, to nie jest to zdecydowanie jej intencją, no bo chce dobrze. Chce ochronić dom, chce sprawić, żeby ten uzależniony no, był trzeźwy, żeby tak był normalny, tak w cudzysłowie oczywiście rzecz ujmując. Chce, żeby dzieci miały bezpieczny dom. Dużo temu poświęca też, poświęca samą siebie, no, robi dużo w imię tego właśnie, żeby ta rodzina funkcjonowała. Osoby, które żyły w takich domach mówią, no ja mamie zwracałam uwagę, mówiłam, mama przestań, po co ty to robisz, widzisz, że to nie ma sensu. Ale mama w ogóle nie reagowała, albo udawała, że reaguje, ale ciągle robiła to samo, no bo ona ciągle chce tego uzależnionego ratować. Czy nauk jednego z rodziców i współuzależnienie drugiego rodzica niosą jakieś skutki dla dzieci? Nie zostaje to obojętne też na tych dzieciach. W tym domu nie ma poczucia bezpieczeństwa, nic nie jest stabilne, stałe, trudno jest przewidzieć, co się wydarzy. W związku z tym, w późniejszym, dorosłym już nawet życiu, bo wiadomym jest, że kiedy to się dzieje, to jest szczególnie trudne, dzieci się też uczą tych wzorców, jak między sobą funkcjonujemy, jakie są między nami relacje, na tym budują swoje umiejętności również. I w późniejszym życiu dorosłym przekłada się to oczywiście na to, jakim jest. Bardzo duże trudności mają w relacjach z innymi ludźmi na przykład, w związku z tym, że patrzyły na niezdrową jednak relację między dwojgiem dorosłych ludzi. Ponadto wyuczają się, można tak powiedzieć, pewnych zachowań i reakcji emocjonalnych i powielają je później w swoim dorosłym życiu. Tu warto też podkreślić, że mają też poczucie takiej niższości, gorszości, co zdecydowanie utrudnia, nawet uniemożliwia satysfakcji i zadowolenia z życia później. Co jeszcze istotne, wchodząc w relacje z drugim człowiekiem, który jest uzależniony, mogą dokładnie powtarzać te same sposoby zachowań, co rodzic, który był współuzależniony, no bo na to patrzyły przez jakiś okres czasu, nauczyły, zupełnie nieświadomie im się to wtedy włącza, jako sposób na radzenie sobie z tą sytuacją. W sytuacji, kiedy jestem już dorosły, jak automat się odzywa reakcja, którą już znałem, tak? Której się nauczyłem, zupełnie nie wybieram tego, tak? To już się zostało jakby wdrukowane w moje życie. I zaczyna się dziać samo po prostu. I tak, i dzieje się samo. I to, że ja nie chcę czegoś powielać, to nie znaczy, że to się nie odezwie, właśnie z racji tego, że mam to już tak zakodowane w swojej przeszłości. A kiedy powinno nam się zapalić czerwone światło? Różnym osobom w różnym momencie się to czerwone światło zapala, bo też te osoby, które trafiają na przykład na terapię, trafiają już w takim ostrym kryzysie, takim, kiedy są po prostu już wycieńczone sytuacją, nie dają sobie rady. A kiedy pada słowo terapia, to jaka jest pierwsza myśl osoby współuzależnionej? Ja mam się leczyć, a dlaczego? Mój partner przecież pije. Ja nie mam problemu. To jest pierwsza reakcja. Dlaczego pani mi o tym w ogóle proponuje mi coś takiego? I ja wielokrotnie się z tym spotykałam i dla mnie to jest też zrozumiałe, bo osoby współuzależnione tak postrzegają problem, z którym się zmagają, że to jest problem picia partnera. Zupełnie umyka im fakt, bądź mają trudność z dostrzeżeniem tego faktu, że to one też mają duży problem. Czasem jest tak, że uzależniony partner trafia na terapię, współuzależniony trzyma się z daleka, bo ja nie piję, tak? Bo ja nie ćpam, bo ja nie gram. Czasami jest tak, że współuzależniony trafia na terapię,
Tymczasem jego partner tkwi w uzależnieniu. Jeśli partner trafia na terapię, tak, a współuzależniony nie trafia, tak, no jest słaba szansa. To znaczy, no, najlepiej, gdy ta terapia jest równolegle, bo wtedy partner zajmuje się tym, jak sobie radzić z tym swoim uzależnieniem, a współuzależniona osoba może zobaczyć, że te dotychczasowe jej działania jednak nie przynosiły tak naprawdę rezultatu, co przecież wielokrotnie pewnie widzi, ale też zobaczyć, jak to uzależnienie mnie uwikłało, co się ze mną w związku z tym zadziało. I też trafiając równolegle na terapię, mogłaby się nauczyć tak, tego, jak radzić sobie z tym, żeby nie powielać tych samych zachowań, które ją jednak bardzo mocno wplątują, bardzo mocno niszczą. A czy sytuacja, w której jeden z partnerów tkwi sobie w uzależnieniu, a ja dochodzę do wniosku, że tak, jestem chyba współuzależniona, zgłaszam się na terapię. Czy ta terapia ma sens? Jak najbardziej ma sens. Ja wręcz powiedziałabym, że to jest super okazja, tak, żeby skorzystać wtedy, nawet kiedy ten partner nie jest na terapii i nie podejmuje żadnych działań w tym kierunku, zająć się sobą. To, że nie uczestniczy uzależniony w terapii, nie wyklucza tej możliwości dla współuzależnionej osoby. Może to być okazja, żeby przestać wreszcie koncentrować się na tym uzależnionym, przestać za nim tak biegać, przestać traktować jak dziecko, a zająć się tym, co się ze mną w związku z tym dzieje. Czemu mi jest źle? Dlaczego ja mam taką dużą trudność, żeby zdrowo funkcjonować? Czyli tak, terapia uzależnionego i równoległa terapia współuzależnionego, układ jest super. Jeżeli ktoś tkwi dalej w nałogu, a współuzależniony postanawia się leczyć, fajnie, bo nauczy się postępować z tym uzależnionym, też mamy prawie że gwarancję sukcesu, prawie. Prawie, nie rozpoznaje się może. Natomiast kiedy uzależniony trafia na terapię, a współuzależniony dalej żyje w tym swoim świecie pełnym nad, to tutaj sukcesu raczej nie powinniśmy się spodziewać. Niespecjalnie raczej. Dlaczego warto poddać się terapii? No i tutaj chyba najlepiej by było zapytać te osoby, które przeszły terapię dla osób współuzależnionych albo które jeszcze w niej są, tak, podjęły i jakiś czas są. Natomiast tak najprościej rzecz ujmując, z mojej perspektywy jako terapeuty, psychoterapeuty uzależnień, no warto chociażby po to, żeby wyjść z tego chaosu, w którym tkwię, żeby poprawić swoje funkcjonowanie, żeby wzmocnić też samą siebie, a tym samym być może odzyskać wiarę w swoje możliwości, w swoje siły, poczuć się ze sobą też lepiej. Na czym ta terapia polega? Myślę, że tak najprościej, jakbym miała to ująć, to na tym, żeby osoba, która jest osobą współuzależnioną, zobaczyła, rozpoznała, jak to, co się dzieje z tym uzależnionym partnerem, wpływa na nią, a dokładnie na jej myśli, na jej emocje, na jej zachowania, jak to się przekłada, tak, na jej funkcjonowanie, także z innymi osobami w rodzinie, z dziećmi chociażby, żeby zobaczyła swoje uwikłanie, żeby zrozumiała, w jaki sposób wikła się od jakiegoś czasu, jak w tym tkwi, ale także, żeby poznała i zaczęła stosować konstruktywne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją, w której jest. Ale osoby współuzależnione bardzo często są też naznaczone wstydem. Co jest najtrudniejsze w tej terapii? Przełamanie tego wstydu, powiedzenie głośno czegoś, czy przyznanie się przed samym sobą? Jak pani myśli? Myślę, że przede wszystkim przełamanie wstydu, że ja sobie nie radzę z czymś, że tak, że ja nie potrafiłam zaradzić tej sytuacji, jak ja mogłam nie dać rady, że to jest obarczone już pewną trudnością, znaczy to już jest pewna trudność. Oczywiście też wstyd związany z tym, że taki problem w ogóle jest. Współuzależniona osoba, nie mówiłam tego może wcześniej, ale ona też ukrywa ten problem, na początku przynajmniej, na ile to się da, ukrywa przed innymi, że coś takiego się w ogóle w domu dzieje. Ale ten wstyd zdecydowanie może być barierą. Ale później, już jak trafiają osoby współuzależnione, to dla nich jest najtrudniejsze w ogóle zrozumienie i zaakceptowanie faktu, że mają się sobą zająć, że mają od siebie zacząć. Nie biegać za tą uzależnioną osobą za wszelką cenę, tylko zająć się sobą. Innymi słowy, żeby
no, oddać tą odpowiedzialność tej osobie uzależnionej, a wziąć tylko za siebie odpowiedzialność. Gdzie w Suwałkach można szukać pomocy? No jest kilka takich miejsc. Myślę, że pewnie nie wszystkie wymienię, ale pierwsze miejsce to jest poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, która funkcjonuje przy Suwalskim Szpitalu Psychiatrycznym, ale są również stowarzyszenia i miejsca inne, które takiej pomocy udzielają, chociażby Stowarzyszenie Wybór, Fundacja Klub Abstynenta Filar, Fundacja Ego. No i oczywiście prężnie dosyć działają grupy samopomocowe Al-Anon, które podobnie funkcjonują jak anonimowi alkoholicy na tej samej zasadzie. Przy czym też istotna informacja, wszędzie tam bezpłatnie można uzyskać pomoc. Szanowni Państwo, czasami aż brakuje słów, żeby właściwie podsumować takie spotkanie i taką wiedzę, jaką otrzymaliśmy dzisiaj. Jeżeli macie Państwo w swoim otoczeniu kogoś takiego, kto potrzebuje pomocy, kto prezentuje zachowania i popełnia takie smutne błędy, o jakich dzisiaj rozmawiałyśmy z panią Anną, nie wahajcie się ani chwili. Podajmy rękę tym ludziom. Niech oni rzeczywiście o siebie zadbają, niech zadbają o swoje dzieci w prawdziwej rzeczywistości, a nie w świecie, który jest wyimaginowany. Bardzo dziękuję pani za rozmowę, niezwykle interesującą. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.